Nawet najmniejsza impreza plenerowa ma wtedy sens, kiedy towarzyszy jej słoneczna i ciepła aura. Tegoroczna edycja Dni Wielunia przyprawiła organizatorów o drżenie serca, bo pogoda nie rozpieszczała, zwłaszcza w piątek i sobotę. Ale i tak wszystko udało się znakomicie, a zatem po kolei. Już w piątek wieczorem na dziedzińcu WDK-u odbyło się ciekawe wydarzenie. Otóż wieluńskiej publiczności zaprezentował się uliczny Teatr Ognia Violet, Teatr Namtara. Było bardzo widowiskowo i rzecz jasna ogniście. Chłodna i deszczowa sobota do Parku Żwirki i Wigury, zwłaszcza w godzinach wczesnopopołudniowych, nie przeciągnęła może tłumów, ale i tak było co podziwiać. Na dużej scenie rozgościła się wieluńska scena artystyczna. W jej ramach przede wszystkim zaprezentowali się wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu. Szeroka gama artystyczno-wizualnych wrażeń niewątpliwie pokazała, że popularny domek harcerza ma się czym pochwalić, także zespołem nowoczesnego tańca. Grupa zajmuje się tańcem różnym. Jest to Teatr Tańca Magia. Organizujemy również takie widowiska taneczne z jakimś tam przesłaniem zawsze. Ta taneczna przygoda to już jak długo wasza trwa? Nasza ogólnie tutaj grupa 2 lata, różnie, bo jedni odchodzą, drudzy przychodzą, jest zamiana i cały czas jest. Wy będziecie jeszcze trwać, czy to już się kończy, że tak się wyrażę, wasza kadencja? Trwać, jeszcze będziemy trwać, na pewno. A co działo się wewnątrz parku? W szerokiej gamie stoisk gastronomicznych i rękodzieła artystycznego wypatrzyliśmy też specjalne stoisko. Dochód ze sprzedaży obrazów i innych suwenirów organizatorzy przeznaczyli na dalsze leczenie chorej na raka mózgu Żanety, uczennicy Gimnazjum Katolickiego. Walczymy o naszą uczennicę, która jest chora, ma guza mózgu, teraz w tym momencie właśnie walczy, ma chemioterapię.
terapii, w związku z tym cały czas potrzebujemy mnóstwo pieniędzy na to, żeby doprowadzić ją do stanu zdrowia jak najlepszego. Tutaj mamy jak zwykle oczywiście nasze gipsówki szkolne, które robimy w naszej manufakturze. To sprzedajemy oczywiście za przysłowiową złotówkę, w związku z tym kto ile może, tyle daje. I tu mamy obrazy pani Świderskiej, która współpracuje z Fundacją Dotkniętej Pomocy i ona te obrazy maluje i dochód z tych obrazów w jakiejś tam części jest przeznaczony właśnie też na naszą Żanetkę. Tuż obok tego stoiska można było z kolei podziwiać żywe wielbłądy. Są to zwierzęta łagodne, raczej nie wykazują agresji w żaden sposób, co najwyżej mogą być lekko uparte, powiedzmy tak. Generalnie. Niestety byśmy chętnie zrobili wywiad, ale pewnie nie da rady. Proszę mi powiedzieć, zwierzątka na co dzień w cyrku pracują, tak? Tak, tak, oczywiście. Pogoda przeszkadza im w jakiś sposób, że jest trochę chłodniej? Na pewno wpływa na samopoczucie, tak, tych zwierząt, tak? Czują się dosyć nieswojo, tak? W taką pogodę, tak? Tym bardziej są oddzielone w tym momencie od stada, więc między innymi właśnie są do tego uparte, tak? A teraz ponownie muzyka. Kiedy deszcz nieco ustał, wielunianie licznie zgromadzili się przy głównej scenie, można było już podziwiać gwiazdy wieczoru. Na początek elektryczne gitary. Dla TVK Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Pozdrawiam. Już tylko tyle. Sobie tylko tyle. Nie wiem za ile. Nie muszę brać o chwilę. Mam wszystko, które są czasem takie chwile, że się nie mylę. Wcale nie wiem ile. Wyginąłem nawet palce, by się znaleźć w takiej pralce. Teraz patrzę się ostatnie chwilę, by to teraz wyjdę. Formacja zagrała oczywiście swoje największe przeboje, a po zakończeniu koncertu jej lider Kuba Sienkiewicz chętnie rozdawał autografy, ale też udzielał wywiadów. Nowa płyta ukazała się w zeszłym roku. Była to płyta o tematyce historycznej pod tytułem Czasowniki, przeznaczona na okrągłe rocznice historyczne z roku 2016. A teraz zajmuję się przede wszystkim występami. Przyszedł sezon plenerowy i ruszyliśmy w trasę. Gramy szczególnie dużo w tym okresie. Niemniej emocji i artystycznych wrażeń dostarczyła wielunianom też druga gwiazda pierwszego dnia, Natalia Kukulska. Kto się ośmieli ściągać mnie w dół, skórę mam twardą, chroni jak mur, dbam o higienę, wpatrzony w gór, jednorazowych używam słów, wszystko z siebie do... Wokalistka zaprezentowała przede wszystkim swoje nowe piosenki, nieco różniące się od znanych i popularnych hitów sprzed lat, ale tych też nie zabrakło. Więcej Natalii Kukulskiej w TVK WSM już w lipcu. Pierwszy dzień Dni Wielunia zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.